zmarł sędzia Henryk Cioch. 2 grudnia 2015 roku Roentgen został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 3 grudnia 2015 roku Roentgen złożył ślubowanie wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Stanisław Biernat i 7 innych sędziów TK w czwartek napisało skargę do prezes Trybunału, Julii. O śmierci sędziego poinformowała prezes TK Julia Przyłębska. Radio Muzyka Fakty FM poinformowało, że ciało Henryka Ciocha znaleziono w mieszkaniu w Warszawie. Na ciele sędziego nie ma żadnych obrażeń, przyczyną śmierci były prawdopodobnie problemy zdrowotne. Sędzia miał w zeszłym roku udar. Na miejsce pojechał prokurator. 2 grudnia 2015 roku Roentgen Henryk Cioch został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 3 grudnia 2015 roku Roentgen złożył ślubowanie wobec prezydenta Andrzeja Dudy.